Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak, to jest kolejny poradnik serii Inwestowanie na Rynku Papierów Wartościowych. W tym tygodniu trochę się wydarzyło na polskiej giełdzie. Jedną z ważniejszych informacji chyba było przesunięcie Cyberpunka przez CD Projekt. CD Projekt znów przesuwa premiera Cyberpunka. Tym razem miała ona się odbyć po tym pierwszym przesunięciu we wrześniu, jednak odbędzie się 19 listopada. Poinformowano, że... Przesunięcie daty premiery wynika z konieczności finalnego dopracowania gry i usuwania błędów. Rzeczywiście jest to ważne, żeby gra była idealnie dopracowana. Na początku też przesunięto właśnie z tych samych powodów: przesunięto na 17 wrzesień, teraz na 19 listopad. No, z drugiej strony, już CD-projekt nie zakłada dalszych opóźnień w premierze Cyberpunk, więc można powiedzieć, że tego. 19 listopada ta premiera będzie, przynajmniej mamy wszyscy taką nadzieję. Jednak kurs CD projektu zachował się zupełnie inaczej niż ostatnio, kiedy było to przesunięcie, bo wtedy, kiedy było to przesunięcie, było bardzo mocne pójście kursu w dół i praktycznie wszystkie straty zostały odrobione. Tutaj nie było czegoś takiego. Ta informacja doszła do nas w czwartek, a w piątek, czyli. Można powiedzieć, w momencie, w którym rynek zareagował na to, bo to było w czwartek już po zamknięciu sesji, tam około godziny 18, w piątek lekko CD Projekt był na plusie tam około 1-2%, czyli można powiedzieć, że nie wpłynęło to zbyt mocno na, na kurs CD projektu, co nie zmienia faktu, że akcjonariusze CD Projektu muszą mieć się na baczności, dlatego że już wielokrotnie to mówiłem w ostatnich filmach, ale rzeczywiście. CD Projekt wszedł w jakąś mniejszą bądź większą, jeszcze tego nie wiemy, ale korektę. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, nie licząc tej pandemii covidowej, CD Projekt jest rzeczywiście w korekcie. Nie jest tak, że CD Projekt cały czas rośnie, gdzie przez ostatnie lata praktycznie mieliśmy taki obrazek, nie licząc oczywiście tej pandemii wirusowej. CD Projekt rzeczywiście po raz pierwszy od dawna jest już od kilku kilkunastu sesji nie jest w trendzie wzrostowym, w ten sposób powiem, i akcjonariusze CD Projektu powinni mieć się na baczności, powinni patrzeć, co tutaj się dalej z tą spółką dzieje, no bo rzeczywiście nawet właściciele CD Projektu próbowali robić różne ruchy, jak skupowanie obligacji państwowych różne rzeczy, żeby ten kurs nie szedł tak bardzo mocno do góry. To im się nie do końca udało, no dlatego że CD Projekt. Osiągnął ten status najważniejszej polskiej spółki był powyżej 400 zł, więc bardzo silne wzrosty City projektu na przestrzeni ostatnich lat. No i ostatnie te sesje pokazały, że jednak City projekt też może wejść w korektę. No i wszedł w korektę, jak też tak sobie od technicznej strony zauważymy, to ten kurs nie może przebić tego sufitu na poziomie 393-394 już. W tym momencie się odbił od tego sufitu, no już kilka razy się odbijał. Zobaczymy, jak będzie teraz, bo teraz też jest właśnie na tych poziomach, poziomach tego sufitu. Zobaczymy, czy w końcu będzie jakaś sesja, w której ten sufit zostanie przebity. No to oznacza, że będzie można znowu pomyśleć o jakimś pójściu na północ, ale jak na razie CD Projekt jest w mniejszej bądź większej, jeszcze tego nie wiemy, korekcie więc każdy kto ma CD Projekt powinien teraz tą spółkę obserwować oczywiście wciąż czekamy na premierę Cyberpunka która ma być już jak to się okazało w listopadzie 7, 19 listopada i ta premiera ma być już nieprzekładana więcej no, problem rzeczywiście CD Projektu jest taki że ta spółka jest bardzo mocno wyceniana już dochodzi do tych wartości takich samych jakie jest wycenione na przykład Ubisoft który jest odpowiedzialny za grę Assassin Ubisoft Wydał bardzo dużo tytułów, bardzo dużo dobrych tytułów. City Projekt jeszcze nie. No i porównywanie na przykład City Projektu do francuskiego Ubisoftu może wydawać się bardzo dziwne, ale to jest wszystko wiara akcjonariuszy w tą spółkę. Wiara w to, że Cyberpunk będzie świetną grą i tak naprawdę City Projekt nie ma wyjścia. Musi zrobić niemalże idealną grę. Cyberpunk musi być niemalże idealną grę pod każdym względem, głównie pod względem sprzedażowym. Oczywiście ten Pierwszy wystrzał sprzedaży myślę, że będzie duży ze względu na to, że wiele osób kupi tą grę? No ze względu na to, że Wiedźmin, który był wcześniejszą grą CD Projektu, był bardzo dobry, i na podstawie tego, że ta gra była bardzo dobra, wiele osób też kupi Cyberpunk. Pytanie, jakie będą pierwsze recenzje Cyberpunka. To będzie na pewno świetna gra. Ale wszyscy oczekują tak świetnej gry, i teraz ta gra musi być naprawdę rewelacyjna, żeby spełniła oczekiwania rynku. Zobaczymy, jak się będzie sprzedawać. 19 listopada się o tym zaczniemy dowiadywać. No, myślę, że listopad oczywiście będzie kluczowy w historii CD projektu. Jak na razie tutaj było wszystko ok. Przez ostatnie lata kurs szedł bardzo mocno do góry, no jednak ostatnio jakaś Korekta w końcu się zdarzyła. To nie jest tak, że teraz CD-projekt będzie leciał na łeb na szyję. Myślę, że trzeba tutaj obserwować, zwłaszcza te najbliższe sesje, czy ten. Sufit na poziomie 392-393 zostanie przebity, czy sesja zostanie zakończona powyżej 393, żeby zobaczyć, czy przebijemy ten sufit. Jeśli tak, nie jest powiedziane, że CD Projekt nie będzie kontynuował rajdu w górę. Aczkolwiek trzeba mieć to na uwadze, że w końcu CD Projekt wszedł w jakąś tam korektę. W końcu po wielu latach, nie licząc oczywiście pandemii, wszedł w jakąś korektę. Zobaczymy, jak to się wszystko dalej rozwiąże. Innymi spółkami, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, no, jest Orlen i Lotos. Od już około półtora roku żyjemy tym, że Orlen ma się łączyć z Lotosem. To wszystko leży cały czas w Komisji Europejskiej. Komisja Europejska bardzo dokładnie to bada. Chodzi tutaj o to, żeby nie było monopolu. Musi być to wszystko dokładnie zbadane. Był też zastosowany system stop the clock, czyli Komisja Europejska przedłużyła. Te, te badania też na prośbę Orlenu, więc tutaj była bardzo długa telenowela. Ona dalej trwa, aczkolwiek 22 lipca ma być ta ostateczna decyzja Komisji Europejskiej, czy rzeczywiście Komisja zgodzi się na tą fuzję. I w artykule, który tutaj widzimy, czytamy, że Orlen nie będzie więcej starał się na przedłużenie tych rozmów w przypadku, kiedy Komisja Europejska nie wyrazi zgody. Ten temat należy już zamknąć. Zarówno Orles, jak i Lotos muszą wiedzieć, w którym idą kierunku, jakie powinny pos postawić sobie cele strategiczne na kolejne lata. Mamy wiele innych projektów na głowie, dlatego i dla Orlenu, i dla Komisji Europejskiej, punktem granicznym jest 22 lipca. Choć nie będę się upierał, jeśli to będzie tydzień, w jedną lub w drugą stronę, ale generalnie powinna postawiona być już kropka. Nie będziemy przeciągać dalszych negocjacji, powiedział tak. Daniel Obajtek, czyli prezes Orlenu. To oznacza, że tego 22 lipca, no ewentualnie tydzień wstecz, tydzień później, przy tej decyzji Komisji Europejskiej będziemy wiedzieć wszystko. Będziemy wiedzieć, czy Orlen łączy się z LOTOSem, czy takiej fuzji nie będzie. No, co ciekawe, tutaj oczywiście wszystkie artykuły, którym się posiłkuję, będziesz miał w opisie filmu. Co ciekawe, jak można dalej przeczytać, czym się zajmuje m.in. Ta, ta komisja, okazuje się, że ona nie bada jakby tylko sam skutek tego, ile Orlen i LOTOS łącznie będą mieli stacji paliw, czy będą monopolistami na rynku. Ale na przykład negocjacje toną w detalach. Jak dowiadujemy się od osób związanych z tym procesem, komisja bada nawet takie aspekty jak odległość dzielącą i już nie same stacje, ale myjnie samochodowe czy wręcz przydrożne toalety. Komisja zażądała dostępu do korespondencji mailowej jaką prowadziły Orlen z LOTOSem i to na przestrzeni ostatnich 10 lat. Problem też jest tutaj taki, że za ekspertyzy Orlen słono płaci, nie do końca wiemy ile on płaci, no ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to idzie w jakichś milionach złotych, więc Orlen też już mimo tego, że nie wiadomo jaki będzie skutek, już do tego, tej fuzji dopłaca. Nie wiadomo jeszcze czy do fuzji dojdzie, ale już tutaj Orlen niestety musi do niej dopłacać, no to troszeczkę pokazuje tą biurokratyzację jaka rządzi w Europie, ale dla nas, dla akcjonariuszy jaka jest najważniejsza informacja 22 lipca to będzie ta data kluczowa zobaczymy czy Orlen czy Lotos się łączą bardzo ciekawe jak zareaguje rynek na to no bo to już będzie kluczowa decyzja I na przykład w przypadku kiedy Orlen nie będzie łączył się z Lotosem czy nie będzie tak, że na przykład kurs Orlenu pójdzie w górę w przypadku kiedy Orlen przejmował energię kurs Orlenu poszedł bardzo mocno w dół bardzo mocno był Orlen renowany, bo akcjonariuszom się to nie spodobało. Akcjonariuszom nie podobały się te, te przejęcia, te łączenia. Zobaczymy, jak to będzie tutaj. No, moim prywatnym zdaniem, jeżeli chodzi o tą fuzję Orlenu i Lotosu, myślę, że długoterminowo, wieloletnio, nie jest to zły pomysł. Znaczy, i tak obie spółki należą do skarbu państwa. Będzie łatwiej logistycznie to, to rozpracować wszystko. No, dlatego, że często cysterny Lotosu przejeżdżają obok Orlenu. Cysterny Orlenu przejeżdżają obok Lotosu, Lotesu. przez to też ta logistyka będzie łatwiejsza. Pamiętajmy też, że i Orlen, i Lotos są nowoczesnymi spółkami, jakby na to nie patrzeć. Jeżeli chodzi o Orlen, też ostatnio dobra informacja: budowa linii produkcyjnej w Anwilu zakończy się w połowie 2020 roku. Chodzi tutaj o budowę linii do produkcji nawozów azotanowych w Anwilu żeby nie wchodzić tutaj w szczegóły ogółem inwestycja to jest około 1.3 miliarda złotych i to co najważniejsze dzięki inwestycji zdolności produkcyjne Amwilu wzrosną z 966 000 ton do 1461 ton no i wzbogaci się też o cztery rodzaje nawozów chodzi tutaj też o to że są słuchy że możliwe będzie to że zwiększenie liczby produktów nawozowych ma zabezpieczyć Anvil na wypadek ewentualnego wprowadzania w przyszłości zakazu obrotu saletrom amonową w Unii Europejskiej. No, oczywiście, właśnie tutaj chodzi, żeby zastąpić jeden substytut drugim. To nie jest tak, że jeżeli Komisja Europejska jakakolwiek wprowadzi właśnie zakaz obrotu jednym jakimś substytutem, to zawsze będzie można zamienić to w drugi. Także myślę, że to jest dobry krok, jeżeli chodzi o Orlen. A jeżeli chodzi o tą fuzję Orlenu i Lotosu, tak? Czy te spółki są dobre? No, jeszcze raz mówię, myślę, że to są dobre, nowoczesne spółki Orlen i Lotos. Minusem dla mnie jest to, że tam jest taki duży udział państwa. To znaczy, no, oczywiście jest to ryzyko tego, że Orland czy Lotos będą przejmować te nierentowne biznesy, ale od strony takiej czysto biznesowej, pomijając ten, ten czynnik, myślę, że to są bardzo dobre spółki, ze względu na to, że to są spółki w miarę nowoczesne. Sam Lotos bardzo mocno wchodzi w paliwa alternatywne. Także no coś, co można powiedzieć, Komisja Europejska, cała Unia Europejska lubi, bo wszyscy wiemy, że coraz mocniej ten węgiel jest drenowany, coraz większe są koszty wydobycia węgla, też ze względu na wzrastające koszty kontraktów na CO2, czyli ta energetyka cała węglowa jest coraz mocniej drenowana, tak samo te przestarzałe można powiedzieć, kopalnie są drenowane, a wszystko co jest. Związane z OZE, z alternatywnymi źródłami, jest teraz na topie. Rzeczywiście, Orlen bardzo mocno wchodzi w te, w te alternatywne paliwa. Dobre wieści dla norweskich złóż Orlenu. Tutaj też zawarto porozumienie co do strategii rozwoju projektu Noaka, którego partnerem jest Lotus Nerch. Lotus tam ma około 15% z tego, co pamiętam, w, w tym projekcie. Chodzi tutaj o to, że Częściowa elektryfikacja tego złoża, co zwiększy efektywność ekonomiczną eksploatacji. Chodzi tutaj głównie o to, że będą po prostu niższe koszty. Właśnie jeżeli chodzi o, o te kontrakty na CO2, jak wiemy, wszystkie spółki muszą płacić te kontrakty w zależności ile CO2 emitują do atmosfery. Jeżeli będą mniej emitować, to te koszty będą automatycznie mniejsze i tutaj właśnie o to chodzi. Mniejsza emisja, różna się wyższa efektywność. Oszczędność na emisjach ze, wzglę... ze wszystkich pól związanych z obszarem szacuje się na około, około 1,15 miliona ton CO2 rocznie. Zgodnie z założeniem udział Sleipnera w tej redukcji wyniesie 150 tysięcy ton CO2 rocznie. I rzeczywiście lotos może na tym zyskać, aczkolwiek to nie jest jedyna inwestycja lotosu, jeżeli chodzi o źródła alternatywne, o te paliwa alternatywne. LOTOS Norwich posiada, jak mówiłem, 15% udziału w tym złożu, ale jeżeli chodzi o LOTOS, konsekwentnie działa w obszarze paliw alternatywnych, współpraca z gminą miejską CZCZEF, chodzi tutaj o dostarczenie napędu do autobusów, możemy też czytać, że na przykład mm, współpraca z Pocztą Polską, Telewizją Polską w sprawie poszukiwania synergii biznesowych wspierających rozwój transportu niskoemisyjnego w Polsce. LOTOS też oprócz tego też chcieli wprowadzić taki fundusz wspierający właśnie elektromobilność. Jak zresztą czytamy, paliwa alternatywne, jeżeli chodzi o, o LOTOS, to jest wartość 350-400 milionów złotych. Czyli już jakaś tam część portfela LOTOSu to są te paliwa alternatywne. I to jest też artykuł z 2018 roku, także to, to też nie jest tak, że teraz w tym momencie zaczęli wchodzić w te w te paliwa alternatywne czy ogółem w na przykład elektromobilność rzeczywiście Orlen już od jakiegoś czasu zajmuje się tym od 2015 roku ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonują na wybranych stacjach paliw sieci LOTOS w Trójmieście także jeżeli sobie tak podsumujemy te działania ogólne Orlenu czy ogólne LOTOSu myślę że długoterminowo to przyniesie fajny skutek to znaczy rzeczywiście Orlend te pokazuje, że się rozwija. LOTOS tak samo i to rozwija się w tych paliwach alternatywnych, czyli w tym, co właśnie zaczyna być coraz mocniej na topie. Tak samo elektromobilność też to coraz mocniej zaczyna być na topie, także fajnie LOTOS wchodzi w różnego rodzaju trendy. I moim zdaniem są to bardzo fajne spółki. No jednak cały czas ciąży ten czynnik polityczny. Chociaż z jednej strony oczywiście on jest zły. To co mówiłem, czyli te przejęcia nierentownych biznesów. No ale z drugiej strony też pamiętajmy, że... Te spółki przez to będą miały jakąś przewagę. Ostatnio mówiono, że Orlen chce być takim wielkim koncernem multienergetycznym, no myślę, że jakby na to nie patrzeć, państwo w pewnym sensie pomoże w tym Orlenowi, a przynajmniej nie zaszkodzi. I teraz mówimy o tym przejęciu energii, mówimy o tym połączeniu z lotosem, gdzieś tam w kuluarach mówi się o, o jakimś przejęciu PGNiG, gdzie PGNG to jest już ogromna y, polska spółka. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o sam Orlen czy sam Lotos, no to ostatnio przez ten tydzień mniej więcej utrzymywali się na stałym poziomie, chociaż był tutaj dosyć mocny zjazd na około 63 zł, ale krążą w toku tych 66. No i rzeczywiście były już wjazdy na 73, zjazdy na 63, ale ogółem cały czas utrzymujemy się na tym mniej więcej stałym poziomie 66-67, jeżeli chodzi o o sam Orlen, ostatnio był rzeczywiście trend wzrostowy, teraz jest dosyć mocno zatrzymany, no myślę, że tego 22 lipca się więcej dowiemy, jeżeli chodzi i o tą fuzję i o kurs, czyli w jakim kierunku pójdziemy, jeżeli chodzi o, o sam LOTOS no tutaj zatrzymujemy się na poziomach około 60 zł aczkolwiek jesteśmy cały czas trochę powyżej tą, tą barierą 60 zł zobaczymy jak przyszłe, przyszłe Dni czy odbijemy się od tej granicy 60 zł dalej będzie jakiś tam kurs na północ czy jednak będziemy dalej oscylować wokół tych 60 zł jak przez ostatnie dni to jeżeli chodzi o Orlen i o Lotos bardzo podobne były wystrzały na górę ale ostatecznie. To zostało wszystko zniwelowane, ten cały ruch wzrostowy ostatnich sesji został zniwelowany i w Orlenie, i tak samo w Lotosie. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. No Jeżeli chodzi o sam Orlen i Lotus, ważny wykres oczywiście to, to paliwa ostatnio przez ostatnie kilka dni na plusie. Teraz na poziomie 42 dolary, rzeczywiście, no, po tym porozumieniu wszystkich państw odnośnie wydobycia, odnośnie ograniczenia wydobycia, cena ropy poszła w górę, aczkolwiek jak na razie utrzymuje się na tych poziomach 40-43 dolary. Także ostatnio mieliśmy ten trend mocno wzrostowy. Zobaczymy, czy on zostanie jakoś zatrzymany, czy jednak cały czas będziemy szli w górę. Wciąż to nie są jakieś wysokie. Wysokie ceny, przypomnijmy, jeszcze do niedawna, przed pandemią, 60-70 dolarów widzieliśmy na tym wykresie, teraz to jest między 20 a 30 dolarów. Ostatnio poszli znowu trochę w górę, właśnie po tym porozumieniu państw odnośnie. Ograniczenia wydobycia ropy. No i bujamy się wokół tych poziomów około 40 dolarów. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No to jest oczywiście ważne, no dlatego że Orlen czy Lotos też wyceniają swoje zapasy, wyceniają to, co mają w magazynach i ostatnio były bardzo mocne spadki, jeżeli o zysk netto i Orlenu i Lotosu, właśnie ze względu na to, że ropa bardzo mocno potaniała. No i musieli pokazać, że ta ropa, która. Jest u nich w magazynach, jest mniej warta. Przez to to był taki zabieg zupełnie niegotówkowy, ale wpłynął na, na zysk netto, czy to Orlenu, czy to Lotosu. Takiego drugiego zabiegu już nie będzie, jeżeli oczywiście ten rynek ropy znowu jakoś strasznie się nie załamie, aczkolwiek nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby coś takiego miało miejsce. Na razie bujamy się w tych okolicach 40-42 dolary. No i jak na razie myślę, że to są takie rozsądne poziomy, możliwe, że przez jakiś dłuższy czas się te poziomy utrzymają, aczkolwiek zobaczymy jak będzie w przyszłości, na pewno kluczowa data dla Orlenu, czy dla Lotosu, no to jest ten 22 lipiec, jak już mówiliśmy, może to być jakiś tydzień wcześniej, czy tydzień później, więc granice 22 lipca to będą te kluczowe dni dla tej fuzji Orlenu z Lotosem, no która już jest na tapecie praktycznie od półtora czy od dwóch lat. Nawet zobaczymy jak to się wszystko potoczy, co o tym powie Komisja Europejska. Jeżeli chodzi o polskie spółki, no to ostatnim takim indeksem, który bardzo mocno był drenowany i to na przestrzeni wielu lat jest na pewno Wik Energia. To jest sektor, który był drenowany strasznie mocno, właściwie tu nie chodziło o zyski poszczególnych spółek, tu nie chodziło o jakieś przychody poszczególnych spółek. Tu chodziło o jedną ważną rzecz. Polska energetyka jest bardzo mocno węglowa. Skoro polska energetyka jest bardzo mocno węglowa, a Unia Europejska mocno drenuje węgiel, no to oznacza, że te perspektywy spółek energetycznych w Polsce są złe. I to już nie chodzi o same obecne zyski czy obecne przychody bo te w niektórych spółkach nie wyglądały źle. Chodzi tutaj o to że te kontrakty na wydobywanie CO2 coraz mocniej rosną przez to nasze polskie spółki które są mocno węglowe muszą bardzo dużo dopłacać do tego żeby no, żeby móc to CO2 przetwarzać wytwarzać i wprowadzać do atmosfery bo za to właśnie trzeba płacić. No Oprócz czego pamiętajmy że polska energetyka no jest bardzo mocno węglowa i przez to też pobiera bardzo dużo wody. Każda susza jest, nie chcę powiedzieć zabójcza, ale bardzo niekorzystna dla polskiej energetyki. Około 70% całej wody w Polsce to jest sama, wszystkie elektrownie i elektrociepłownie. Także no tutaj ten pobór wody jest bardzo duży i właśnie ze względu na to, Sektor cały Wik Energia przez lata był mocno drenowany, mimo tego, że tam jeszcze raz mówię, niektóre spółki wcale źle sobie nie radziły. Problem właściwie był jeden czy polskie spółki są bardzo mocno węglowe, I jasnym było, że jeżeli polskie spółki od węgla będą odchodzić, to jest bardzo możliwy ich wzrost. I tak się ostatnio stało z poziomu 1100-1200 punktów weszliśmy już na poziom 2200. Punktów. I cały czas polska energetyka rośnie. Jeżeli chodzi o energetykę trwa hossa na akcjach spółek energetycznych, co spowodowało wzrosty, jak długo potrwa zwyżka, no zdecydowanie te wzrosty wywołało to, że coraz mocniej odchodzimy od węgla. Ostatnio myślę, że tauron miał największe wzrosty z tych wszystkich spółek energetycznych. Jeżeli chodzi o sam tauron, jak sobie tutaj zobaczymy. To praktycznie ze złotówki na 2,70, żeby szukać takich poziomów Tauroną to musimy się cofnąć aż do 2018 roku, styczeń 2018 roku, kiedy byliśmy właśnie na tych mniej więcej poziomach, później cały czas był rajd w dół, były jakieś większe wzrosty, ale takiego ewidentnego rajdu w górę no, nie było od początku Tauronu, no bo nawet kiedy były te mocne wzrosty, o, tam były jakieś korekty, tutaj praktycznie mamy same świece wzrostowe cały czas jesteśmy na zielono i rzeczywiście Tauron wzrósł bardzo, ale to bardzo mocno, jeżeli chodzi o ostatnie kilka sesji no, kilka czynników na to, na to się złożyło Tauron zamierza budować farmy fotowoltaiczne Skoro wchodzi w fotowoltaikę, no to oczywiście kurs idzie do góry, ale przede wszystkim ten kurs poszedł do góry po tym, jak minister Sasiń powiedział, że możliwa jest sprzedaż tych kopalni węglowych, jeżeli chodzi o Tauron. Wtedy kurs naprawdę wystrzelił. No, ale co tutaj jest pokazane? Oczywiście link do tego artykułu, tak jak wszystkich innych, będziesz miał w opisie filmu, także też zapraszam cię do tego opisu. Tu jest właśnie powiedziane, że Inwestorzy liczą na wydzielenie aktywów węglowych i właśnie minister Sasin powiedział to, że jest taka możliwość. No, Tauronowi bardzo mocno to ciążyło, przez co Tauron poszedł bardzo mocno do góry, ale nie tylko, bo i Enea, i PGE też szły do góry. Jeśli chodzi o PGE, też wchodzi w tą czy to fotowoltaikę, czy farmy wiatrowe. PGE uruchomi wkrótce dwie farmy wiatrowe na telewizorze. W terenie elektrowni Dolna Odra wybuduje dwie farmy o mocy 1 MW, każda, także i ta fotowoltaika, i farmy wiatrowe są w zainteresowaniu PGE. Pamiętajmy, że PGE też zaczyna budować ogniwa fotowoltaiczne na terenie elektrowni Bełchatów. No, przypomnijmy, że ten Bełchatów cały czas najbardziej ciąży PGE, no jednak to jest. Ogromna elektrownia węglowa, no ona dostarcza około tam 20% energii do całej Polski, także to jest ogromna elektrownia. No jednak pokazuje to, że PGE się zmienia, tak samo jak Tauron. Tak samo jak inne spółki, na przykład Enea, która mimo tego, że nie jest jakaś mocno strasznie węglowa, jeśli chodzi o te wszystkie polskie spółki, no bo tamten czynnik OZE jest stosunkowo dobry, no jeżeli chodzi na przykład o same wyniki za pierwszy kwartał są one dobre zgodne mniej więcej z oczekiwaniami analityków, analitycy oczekiwali, że te, te przychody czy zyski będą wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej no i rzeczywiście rok do roku przychody wyższe o 14,5%, EBITDA o 14,3%, zysk netto o 64% i też obniżka wskaźnika dług netto do EBITDY o około 19% więc tutaj lepszy wyniki niż w tamtym roku aczkolwiek pamiętajmy, że ekonomiści spodziewali się tych dobrych wyników no i rzeczywiście tu jest też wzrost produkcji energii z OZE w obszarze wytwarzania grupy Enea o 34% rok do roku wzrosła produkcja ze źródeł odnawialnych, wzrósł też o 11% rok do roku wolument produkcji energii elektrycznej z zielonego, zielonego bloku to oznacza, że rzeczywiście Polskie spółki inwestują w OZE, tak? Oprócz tego, oczywiście Ostrołęka typu C, którą budowały Energa i ENEA, też będzie gazowa, czyli to też jest odejście jakieś od, od węgla. I to, co było kulą u nogi, jeżeli chodzi o ten cały widek WIK Energia. No, zaczyna zanikać, to znaczy, coraz mniej jesteśmy węglowi. Oczywiście musimy być, dlatego że do 2050 roku y, musimy mieć energetykę zeroemisyjną, tak jest w y, układach z Unią Europejską, ale pokazuje to, że już teraz zaczynamy być coraz mniej węglowi. Skoro cały czas ta energetyka węglowa była kulą u nogi indeksu WIG Energia przez ostatnie wiele, wiele lat, no to odejście od niej może rzeczywiście spowodować kurs, wzrost kursu akcji, i tak się dzieje. Nie mówimy już tylko o Tauronie, ale mówimy też na przykład o PGE, które też rośnie właśnie na, na mocy tego, że, że coraz mocniej odchodzą od tego, tego węgla. Enea tak samo. Cały ten indeks ostatnio bardzo mocno zaliczył wzrosty. No rzeczywiście to nie są bezpodstawne wzrosty nie mówię tak, że na przestrzeni tygodnia czy dwóch tygodni to będą wzrosty o kilkaset procent no aczkolwiek jeżeli sobie zobaczymy na, na Tauron no to rzeczywiście tutaj były ogromne wzrosty i to na przestrzeni kilku ostatnich dni z, z niemalże złotówki do 2,70 ale chodzi mi o taki długi rozwój długoletni, wieloletni rozwój rzeczywiście jeżeli przez wiele lat byliśmy drenowani właśnie ze względu na to, że byliśmy węglowi no to odejście od węgla może w pewnym sensie rozpocząć kurs w drugą stronę, jeżeli chodzi o WIK Energia. Możliwe, że właśnie rozpoczynamy jakieś wzrosty, jeżeli chodzi o WIK Energia i to długotrwałe wzrosty. To nie jest tak, że to będzie jedna zwyżka i jakaś większa znowu korekta w dół, aczkolwiek już tak było, że były te, te wzrosty tam z 2500 punktów do około 3300, więc były już te wzrosty. No, aczkolwiek teraz mamy podstawy do tego, żeby te wzrosty były. Odchodzimy od tego, co napędzało spadki, i możliwe jest, że w perspektywie długoterminowej to przyniesie fajne skutki. To jest dokładnie tak samo, jak mówiłem tutaj o Orlenie czy o Lotosie. Mówimy o Orlenie, że budowa nowej linii produkcyjnej, mówimy o Lotosie, że tutaj y, dobre wieści dla norweskich złóż lotosu, że lotów, lotos wchodzi w paliwa alternatywne coraz mocniej, to nie przyniesie. Efektów teraz. To nie przyniesie efektów za tydzień, za dwa, ale w perspektywie wieloletniej, długoletniej perspektywie to może przynieść bardzo, ale to bardzo fajne skutki. I tak samo jeżeli chodzi o sam segment Wik Energia. Cały czas Wik Energia był drenowany przez to, że mamy bardzo dużą Czynnik węgla. Odchodzimy od niego i zaczynają się wzrosty. Fajne jest, jeżeli zaczyna się wzrosty w momencie, kiedy jest to jakoś uzasadnione, czyli to nie jest tak, że to są wzrosty znikąd. Rzeczywiście są podstawy do tego, żeby te wzrosty były. No też pytanie, jak to dalej pójdzie. To znaczy, na razie mówiliśmy tutaj o tym, że te wzrosty były mocno napędzane tym, że, że minister Sasin coś tam powiedział. No teraz pytanie, czy za tymi słowami pójdą. Pójdą czyny, zobaczymy w najbliższych tygodniach, jak to się będzie rozwiązywało, aczkolwiek rzeczywiście, jeżeli wchodzimy coraz mocniej w segment Oze, coraz mocniej odchodzimy od węgla, no, a węgiel jest drenowany właśnie ze względu na to, że jest nieekologiczny, no i przez to Unia Europejska coraz to nowe jakieś podatki narzuca. No, teraz mamy ten wydobycie CO2, czy przetworzenie CO2, wydalenie do atmosfery kosztuje i to kosztuje coraz więcej, oczywiście ten. Ten kontrakt na CO2 trochę spadł ze względu na koronawirusa, ale znowu idzie do góry. Jeżeli sobie zobaczymy ten kontrakt na, na, na CO2, no to on, pomimo tego, że bardzo mocno poszedł w dół, no to już mocno odbija od dna i idzie coraz mocniej w górę. I myślę, że będzie szedł coraz mocniej w górę. Pamiętajmy, że on bardzo mocno poszedł w górę przez ostatnie dwa lata o z 3-4 na poziom prawie 30, teraz już jest na poziomie 24 odbija od tego dna i będzie szedł dalej na północ, no ze względu na to, że Unia Europejska po prostu tego chce, to oznacza większe koszty dla całej energii budowanej na węglu. Pamiętajmy też, że energia budowana na węglu ma też ten jeden problem, że jeżeli nie są to nowe złoża, tylko cały czas te same, no to żeby wydobyć węgiel musimy schodzić coraz niżej, to też generuje coraz większe koszty. Więc odejście od tego węgla moim zdaniem w perspektywie długoletniej, długoterminowej może być bardzo dobre i możliwe, że zaczynamy zmianę kursu, czyli jeżeli chodzi o ten segment, cały WIG Energia, zaczynamy kurs na północ. Nie mówię, że to będzie jakiś bardzo strasznie mocny wystrzał, jak w przypadku tauronu, ale rzeczywiście możemy odbić się od dna i ten cały kurs kilkuletni, który był cały czas w dół, możemy przełamać. Zobaczymy jak to będzie w najbliższych dniach. Oczywiście nie tylko paliwami i energetykami nasza polska giełda żyje, jeżeli chodzi o inną spółkę, no to grupa Ferrum podpisała dwie umowy z Izostal. Pamiętajmy, że o tym, że Kurs akcji zazwyczaj idzie w górę właśnie przy podpisywaniu umów. Nie jest tak, że kurs akcji idzie w górę, kiedy spółka dostaje pieniądze, tylko jeżeli podpisuje umowę, bo to oznacza, że w przyszłości dostanie te pieniądze, a giełda dyskontuje to, co będzie w przyszłości. No i grupa Ferrum podpisała dwie umowy z Izostal. Łączna wartość wynosi około 53 miliony złotych. Pamiętajmy, że grupa Ferrum jest wyceniana obecnie na około 240 250 milionów złotych więc to są duże kontrakty jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę Ferrum. Ferrum oprócz tego kontraktu tych kontraktów które podpisał teraz i został ostatnio też podpisał inny kontrakt. Przypomnijmy, przypomnę że na początku czerwca grupa Ferrum podpisała kontrakt o równowartości blisko 22 miliona złotych. I rzeczywiście Ferrum coraz mocniej się rozwija. To nie, mimo tego, że mamy teraz złom koniunktury, są spółki, które fajnie się rozwijają, i Ferrum rzeczywiście do niej należy. Wzrost sprzedaży kontynu to kontynuacja trendu, który obserwujemy już kilka kwartałów, będącą konsekwencją uruchomienia w 2018 roku nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych. To oznacza, że fajnie się zaczyna rozwijać. No jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, za. Pierwszy kwartał 2020 roku, no to przychody mocno na plusie około 32% rok do roku. EBITDA zwiększyła się o 37% rok do roku, EBIT o 340%. To oznacza, że spółka się coraz mocniej rozwija. Też grupa zakończyła kwartał poprawą na poziomie przepływów pieniędz, pieniężnych z działalności operacyjnych 12,2 miliony złotych, rok wcześniej minus 31 milionów złotych. To spowodowało wzrost środków pieniężnych na koniec marca o 10 milionów, do prawie 30 milionów. To oznacza, że spółka rzeczywiście fajnie się rozwija i co ważniejsze, podpisuje nowe kontrakty, czyli nie spoczywa na laurach. Cały czas tutaj w czerwcu mieliśmy nowy kontrakt i teraz znowu mamy nowy kontrakt. Oczywiście zawsze nowe kontrakty to jest duże wyzwanie. No ale jeżeli spółka rzeczywiście rozwija się, jeżeli rzeczywiście uruchomiła nową linię produkcyjną, no to trzeba z tego korzystać. Jeżeli chodzi o sam kurs akcji, no to na przestrzeni około roku zbyt mocno się nie zmienił, bo tutaj mówimy, że rok temu był na poziomie 4 zł, teraz jest na poziomie 4,30, ale 4,20 może bardziej. No ale rzeczywiście można powiedzieć, że spółka fajnie się rozwija. Od kilku kwartałów rzeczywiście notuje coraz fajniejsze stopy zwrotu, jeżeli chodzi o, o zysk, jeżeli chodzi o przychody. No i podpisuje nowe kontrakty, więc warto. Dalej analizować tą spółkę, sprawdzić, czy w niej wszystko jest ok. Rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, spółka wygląda fajnie i przede wszystkim, spółka wygląda perspektywicznie, a tego tutaj chcemy. No, jak na razie, kurs akcji nie wzrósł jakoś bardzo mocno. Rzeczywiście od kilku lat bujamy się mniej więcej na tych samych poziomach 4,20 4,30. Zobaczymy jak to będzie w najbliższej przyszłości. No aczkolwiek jak widzimy spółka cały czas się rozwija podpisała teraz dwie umowy. Wcześniej też wygrała przetarg, więc cały czas idziemy do przodu. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Powiedz mi co Ty sądzisz zwłaszcza o indeksie WIG Energia. Czy rzeczywiście jest szansa na odwrócenie tego wieloletniego trendu? Czy rzeczywiście te spółki wzrosły i te spółki wzrosły zasłużenie, czyli te wzrosty nie były tylko takie chwilowe, ale rzeczywiście będą kontynuowane. No i też sądzisz o fuzji Orlenu z Lotosem, czy ona w końcu dojdzie do skutku, czy jednak Komisja Europejska odrzuci tą fuzję. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego materiału. Oczywiście w opisie filmu masz darmowy poradnik inwestycyjny i życzę samych zysków. Dzięki, cześć!